Dzień dobry, witam na kanale Bloger Lubartowski, bardzo serdecznie. Dwa tygodnie minęły od wyborów, a ja nie mogłem się zebrać, żeby podsumować to, co się wydarzyło. No nie było to łatwe, bo po raz kolejny okazało się, że że stado hien będzie rządziło stadem osłów. No ale Skoro tak wybrali, to trzeba wziąć to na klatę. Staram się do tego podchodzić bez emocji, na chłodno, obserwować co się będzie dalej działo. To, co na plus działa w moim przypadku, co ja uważam za niezwykle cenne, to to, że miałem na kogo głosować i że nie muszę się wstydzić na kogo głosowałem no bo słuchajcie trzeba mieć świadomość, że ci ludzie no mają się czego wstydzić na kogo głosowali, prawda? No ci to wstydu nie mają, to wiadomo. A ci też mają troszeczkę takie wewnętrzne przekonanie, że bardzo dobrze zrobili, więc no ale troszeczkę ale jest jednak lekki kwasik, lekki obciach głosując, głosowanie na Konfederację, zwłaszcza po tym, co wyczyniali ostatnio w kampanii wyborczej, no bo to, co pan Mencen wyrabiał z tymi swoimi idiotycznymi filmikami, to no, no raczej nie przysporzyło im, nie przyspożyło im wyborców. No Korwin tłumaczył, że oni dlatego taką głupią kampanię muszą zrobić, bo muszą trafić do głupiego elektoratu. No ale to nie tędy droga do głupiego elektoratu. Jak się trafia, to wiedzą inni, są eksperci w, te, w tej dziedzinie. No nie trafia się na pewno w sposób taki, że się pokazuje siebie jako głupka, jako kogoś, kto sobie kpi, kto mówi, że no walczy o głupi elektorat. No takich rzeczy się nie robi, bo, no, bo to jest po prostu zbyt yy, oczywiste, że nikt, nikt na Ciebie nie zagłosuje, yy, bo, yy, bo tutaj wchodzą trochę inne manipulacje, inny poziom manipulacji. No co te trzy partie, yy, ten poziom manipulacji, yy, czy właściwie cztery, no myślę, że do perfekcji doprowadziły, aczkolwiek najbardziej to te dwie czołowe, no bo jak może 70 prawie procent głosować ludzi na, nawet więcej, no bo 70% na te dwie plus jeszcze PSL, który już kiedyś rządził, współrządził powiedzmy, no i ludzie od też rządzili, też mieli gdzieś tam łapy, nie, nie wiem dokładnie, no ale tak, no bo Mucha przecież i te inne Osoby były z PO pościągane, bo wiadomo, że z tonącego statku uciekali wtedy, kiedy, kiedy PO tonęła. No, a teraz okazało się, że jednak Tusk wyciągnął. Ja nie wiem, jak on to robi, to jest naprawdę niesamowite, w jaki sposób człowiek, który się tak skompromitował, że ma takie poparcie. No, ale widać, tak jest, nie? No, w każdym razie hmm, nie było to święto demokracji, było to święto dyzmokracji. I co ja chciałem jeszcze powiedzieć? Aha, więc tak, ta koalicja, która się nam rysuje po tych wyborach, składająca się z czterech partii, no jest dość trudna do utrzymania. Na razie PiS ich trzyma i patrzy co będzie. Na razie się kompromitują i to dosyć mocno. Widać nerwowość, widać nie zniecierpliwienie, nie wiedzą, co się stanie, nie wiedzą, czy utrzymają swój, yy, swoją miłość w, w, na dłuższą metę. Tu jest cztery partie, z których każda musi wejść w tę koalicję, żeby, żeby to pociągnąć, żeby to miało ręce i nogi, bo jeżeli wypadnie choćby jeden element, rozsypie się koalicja. Yy. Więc te nerwowe ruchy to nerwowe wystąpienie Tuska, który nawoływał prezydenta do szybkiej reakcji. No to widać już było, że mu się pali grunt pod nogami. On nie wie, co ma bardzo robić, bo to się tak tylko wydaje, że no sprawa jest oczywista. Mamy cztery, wszyscy cztery jesteśmy bardzo do siebie pozytywnie nastawieni. Tu już, już będziemy decydować, no ale takie wyskoki jak Hołownia czy który no już pycha, pycha mu wybija w kosmos, no nie pomagają temu i takie rzeczy myślę będą się nasilać, bo oni nie wytrzymają. Już i Kosiniak, Kosiniak się kompromituje z tym zus dobrowolnym i, i człowiek Tuska, czyli Kołodziejczak się kompromituje. No to są po prostu rzeczy, które Tusk musi to poskładać, bo wiemy co było jak Tusk opuścił Platformę no to oni po prostu nagle zaczęli pikować. On tu jest jedynym zwornikiem, który będzie musiał to jakoś poukładać. No nie będzie to łatwe, bo ma no, bardzo, tak jakby, szeroki wachlarz tych od lewicy do prawicy. W środku jest Tusk, który musi to wszystko pospinać. Może być ciężko, bo ideologie w partiach są no, dosyć istotne. Oni mogą na, mogą na początku przymknąć trochę oko, natomiast myślę, że będą w późniejszych etapach próbowali coś wyrwać dla siebie, dla swojego elektoratu, no bo w końcu po to rządzą, żeby się przypodobać swojemu elektoratowi, a będzie ciężko. Tusk im też nie, nie będzie chciał dać rządzić, będzie chciał sam rządzić, a oni będą mają pełnić rolę przystawek, tylko że oni są na tyle mocni, w, że myślę, że korupcja tu pójdzie dosyć mocna polityczna. Natomiast pis to, co zrobi, w tej chwili robi, to czeka, obserwuje co się dzieje, co się dzieje i pluje sobie w brodę, że nie doszacował wyników trzeciej drogi. PO prawdopodobnie powstał po to, żeby tej trzeciej drodze odebrać. I konfederacji trochę odebrać. Czy konfederacja z pisem? Ciężko powiedzieć. Pan Maciak twierdzi, że raczej tak, tylko nieoficjalnie i nie wiadomo. Niekoniecznie. No, ci, którzy są na górze, być może tak, ale ci, co są na dole, oni rzeczywiście wierzą w tą antysystemowość konfederacji. Ja pamiętam. Jak startowałem w wyborach samorządowych i tam była taka akcja, że zrobiłem mały skandalik. Yy, yy, zrobiłem karykaturę człowieka z PiSu, którą opublikowałem i była zadyma, bo oni się, okazało się, że byli dogadani, że w, ta wspólnota lubartowska, z której ja startowałem, była dogadana góra, była dogadana z że po wyborach będą tworzyć koalicję. Oczywiście ci, co, na, co byli na dole, o tym nie wiedzieli. No i się zrobiła afera, że jak ja mogę przyszłego koalicjanta tutaj <gryw> zaczepiać. Rozeszło się po kościach, ale mm, to pokazuje, że jednak co innego góra myśli, a co innego myśl, myślą doły. Doły są rzeczywiście zaangażowane w ten ruch antysystemowy w jakiś sposób, natomiast góra ewidentnie wkłada kij w, mrowi, w, kij w szprychy tego roweru, żeby nie wypłynąć za bardzo, żeby nie tworzyć... Tej koalicji. Myślę, że to oni odepchnęli ten elektorat, który wcześniej do nich należał, który, im, który spłynął do nich z pisu, pewnie w jakiś sposób, no nie wiem zresztą, ale oni go odepchnęli, odepchnęli w kierunku trzeciej drogi bo po prostu nie chcieli prawdopodobnie rządzić. Bo, no bo ja tego inaczej nie, nie, nie potrafię sobie wytłumaczyć. Nie sądzę, żeby oni byli aż tak głupi, żeby się dać, żeby się tak podkładać jak męcen czy Korwin. Yy, yy, więc nie sądzę. No, lewica to ma raczej stabilny elektorat. Tam jak ktoś bardzo głupio yy, naprawdę muszą bardzo głupie rzeczy robić, to im wtedy spadnie. Jak, no tutaj myślę, że bardzo dużo robi dobrego dla lewicy. Zandberg tak naprawdę myślę sobie. Chociaż oni go trochę schowali, on nie jest bardzo widoczny. Ale myślę, że on jest najjaśniejszym punktem tej całej lewicowej koalicji. Co chciałem jeszcze powiedzieć na tym od. Czekaj, coś miałem jakąś myśl. Aha, odnośnie PiSu. I PIS sobie myślał tak. Właśnie ostatnio wywiad z tym, yy, jaką się nazywa, nie pamiętam, może sobie przypomnę, był taki, w którym wywiadzie powiedział, że nie doszacowali wyraźnie trzeciej drogi. No nikt tej trzeciej drogi nie atakował, oni po prostu prowadzili swoją kampanię przeciw Pisowi. Pis prowadził kampanię przeciw koalicji, koalicja przeciw Pisowi, i wszyscy w hali albo w PiS, albo w KO. Natomiast te partie w zasadzie one sobie żyły swoim życiem. Konfederacji też bardzo nikt nie atakował. No tam trochę, ale to było takie głównie walka szła tutaj. I PiS sobie myślał, że Konfederacja i PJJ trochę złapią, będą wyżej. Tak myślę. Natomiast okazało się, że jednak PJJ bardzo słabo. Konfederacja też słabo i tutaj koalic zdolności koalicyjnych nie ma, natomiast trzecia droga wyszła dość wysoko. Było to zaskoczeniem, myślę, że dla większości, bo sondaże na, to z, przedwyborcze nie dawały im chyba aż tyle z tego co pamiętam. I, no i teraz się podchody zaczną. Oni są tutaj bardzo łakomym kąskiem i dla PiSu, i dla Koalicji. I tu pójdzie bardzo ostra, myślę. W tej chwili podejrzewam, że tam są bardzo ładne propozycje korupcyjne dla, dla PSL-u. Tylko PSL nie może pójść z PISem w pierwszej kolejności, bo by się skompromitował. Więc oni muszą pójść z, z KO w tej chwili i prawdopodobnie pójdą. Więc ten pierwszy rząd, który powstanie, prawdopodobnie będzie PIS. I on dość upadnie szybko, tak jak kiedyś pierwszy rząd Pawlaka upadł dość szybko. Potem ten powstanie, ale mogą się żreć, mogą się kompromitować, mogą po prostu robić takie rzeczy, że właściwie nie wiadomo do czego to zmierza. Że będzie ciekawie, a teraz przejdźmy do naszej ligi, do ligi Ruchu Dobrobytu i Pokoju gdzie no, próbowaliśmy zagospodarować trochę elektorat yy, antysystemowy. To jest naprawdę duży elektorat, bo no i on jest generalnie coraz większy. Można powiedzieć, że nawet nie antysystemowy elektorat, tylko zwykły elektorat, który choć trochę myśli, to widzi, że tam już po prostu się nie da. Nie da się tam głosować na te wyższe, na te dotychczasowe partie. Tam jest po prostu. No nie wiem, jak to nazwać. No, po prostu jest. No bardzo słabo. Tutaj. Tutaj po prostu nie ma na kogo głosować. Wszystkie te partie się kompromitują. No i mus, musi powstać coś nowego, jakaś nowa siła. Z tych, które są tutaj. No to dla prawicowego elektoratu Polska jest jedna, ale to jest tylko prawicowy elektorat. Natomiast ruch dobrobytu i pokoju, jako że to jest ruch społeczny, nie jest to partia, więc nie musi mieć żadnej teologii i nie ma. Są tu ludzie i z lewa i z prawa, dla których głównym celem jest po prostu doprowadzenie kraju do dobrobytu i pokoju, jak sama nazwa wskazuje. Więc yy, no tutaj. Możemy się różnić pięknie i możemy iść po każdy, po każdy elektorat, i lewicowy, i lewicowy i prawicowy, który po prostu ruszy głową, no mówiąc krótko, któremu damy się poznać, bo my jesteśmy w tej chwili ruchem bardzo nieznanym, i o ile w Polsce jest jedna ktoś tam słysz ludzie generalnie słyszeli, że coś takiego jest. Bezpartyjni samorządowcy też już wcześniej startowali, więc oni są jakby w tej świadomości społeczeństwa i funkcjonują. Natomiast ruch dobrobytu i pokoju czy ten normalny kraj czy antypartia czy ruch naprawdę polski są to, to są komitety w ogóle, które gdzieś tam w jednym w jednym